Siemano, porównanie Warcrafta z Wiedźminem nie ma w ogóle sensu, bo porównując lorowo nie ma co porównywać. Całkiem inne światy, całkiem inna gra i tak dalej, i tak dalej. Ale z perspektywy gracza jak najbardziej ma sens, z perspektywy ojca gracza ma jak najbardziej sens. I w ogóle z mojej perspektywy ma kurwa sens. Więc jedziemy z tematem. Czekałem na obydwie gry od dłuższego czasu. Wiadomo, Shadowlands ssał na całej długości, więc po prostu czekaliśmy jako gracze na to, aż w końcu pojawił się nowy dodatek. Ten nowy dodatek pojawił się prawie w tym samym czasie, co update do Wieśka Next Gen. A wiadomo, nie trzeba tego tłumaczyć, że Wiesiek ogólnie to jest mega gra ogrywana do dzisiaj, dalej po 7 latach. A druga rzecz jest taka, że gracze także czekali na Next Gena. Mówiłem już wcześniej w jednym z odcinków na temat Wieśka, że gdy mój się syn rodził w 2016 roku, zanim się urodził, ja sobie zrobiłem challenge, że ogrywałem Wiesia jedną część po drugiej, czyli pierwszą, drugą i trzecią część jako jedną wielką grę. Zajęło mi to 9 miesięcy, nie wiem ile tam było gameplayu, z 500 godzin, może więcej, ale grałem jako jedną wielką historię i zrobiło to mega frajdę. I od czasu, kiedy mam PlayStation 5, próbowałem do Wieśka sobie wrócić relaksacyjnie, ale po prostu grafika już na piątce nie cieszyła tak bardzo oka. Były przepowiednie o tym, że niedługo się pojawi Next Gen, więc czekałem. Więc czekałem na dwie gry. Czekałem na Warcrafta i czekałem na Wiedźmina. Jeśli chodzi o Warcrafta, krótkie podsumowanie. Nie zawiodłem się. Po 2 miesiącach, tak, można powiedzieć, od premiery, Dragonfly jest dalej dobry. Krainy są tak zbudowane, jak chcieliśmy, o tym jak marzyliśmy. Są ciekawe, nie są tak bardzo skomplikowane jak w Shadowlandsach. Historia może nie jest jakaś bardzo znacząca i taka significant, ale jest satysfakcjonująca. Mamy smoki, mamy latanie na początku. Samo latanie mi osobiście się podoba, fajnie, że jest, ale troszeczkę irytuje tym swoim sposobem, że gdzieś chcę dolecieć na górę i za chwileczkę mi się smok wyładowuje i opadam dosłownie przed moim celem, bo mam level 70, ale jeszcze nie mam wszystkiego całego latania wbitego. Co irytuje w lataniu, to, że nie ma takiej możliwości, by sobie zwyczajnie zawisnąć w punkcie mapy i pooglądać na spokojnie wszystkie te widoki, które są świetnie zrobione, graficznie to ładnie wygląda i po prostu pocieszyć się widokiem. To jest jeden minus tego latania. Bardzo się cieszę też, że są tu skarzy. Mam nadzieję, że wśród tych rzeczy, które nadchodzą do nas w przyszłości, jeśli chodzi o ten dodatek, będzie to rasa grywalna tu skarzy. Jestem na prywatnym serwerze Warcrafta dla testów i jest tam gra. Jest tam grywalna wersja Tuskarów i świetnie to wygląda, więc skoro fani gry mogą to zrobić, to wydaje mi się, że deweloperzy tym bardziej. A skoro już odnowiono grafikę, budowę i animację Tuskarów, to myślę, że wprowadzić ich do gry to by nie byłby zbyt wielki problem. Więc Blizzard słucha graczy, wiemy o tym po startowym ekranie i po innych ciekawych rzeczach, które się w grze pojawiły. Więc miejmy nadzieję, że i tego też wysłucha Blizzard, dajcie nam grywalnych Tuskarów. Uogólniając, dodatek cieszy, jest fajny, nie jest może zajebiście super ekstra cool, ale jest fajny, mnie tam mało rzeczy drażni, poza lekkim tym właśnie problemem z lataniem. Profesje są zbudowane, widać, że tam jest bardzo dużo myślenia włożone w to, ktoś to przemyślał, rozbudował, żeby też tak dawało graczom satysfakcję. Ja nigdy nie używałem profesji, próbowałem teraz to zrobić, ale wam powiem szczerze, że mnie osobiście i też kilku znajomych z tego co słyszałem, trochę to konfuduje. trochę nie wiem, ku czemu ma to służyć i trochę mnie to przytłacza, to rozbudowanie profesji, ale może się w końcu zajmę tym na bardziej zaawansowanym poziomie i zrozumiem. Ale to są takie rzeczy, które właśnie docierają do innych graczy. Dalej są problemy z lootem. Mój przyjaciel grając kurde mityki przez miesiąc dostał tych samych 5 plecaków. Jakby system nie rozpoznaje, że grasz daną klasą i nie jakby generuje lootu pod twoją klasę, tylko dostajesz genery. Czyli jesteś casterem, dostajesz coś dla tanka, no bez sensu, ale to takie malutkie rzeczy, które dalej są w grze, jakby nie zostały naprawione. Nie, że Dragonflight je przyciągnął ze sobą, ale nie naprawił. Ale w ogólnym rozrachunku, jak na razie, po tych 2 miesiącach, Dragonflight cieszy i jest tam więcej pozytywów niż negatywów. I widać, że Blizzard słucha graczy i ma plan, którym się chwali, nie, że ukrywa na dalszy development, więc jak najbardziej pozytywnie mamy na to czekać i patrzeć w przyszłość. Teraz Wiedźmin. Wiedźmin i jego update to jest coś, na co czekaliśmy wszyscy. I co mega cieszy oko. I stąd właśnie porównanie między Warcraftem a Geraldem, bo czekałem na Blizzarda tak bardzo mocno,
ale pojawił się Wiedźmin ze swoim dodatkiem, ze swoim upgrade'em graficznym i tak mnie oderwało od komputera, tak mnie przykleiło do konsoli, że nie mogę się oderwać. Przeżywam na nowo radość z grania Wiedźmina. Mega mnie to relaksuje. Sama jazda koniem poprzez las, miasta i tak dalej. Tak cieszy oko, że nie jestem w stanie się oderwać. A photo mode, który jest dodany, sprawił, że co chwilę napierdalam jak pojebany. Screenshoty, zdjęcia Geralda na tle wybuchów, zdjęcia Geralda tam i siam. Po prostu masakra. Sprawiło to, że mega się relaksuję przy tym, że każdą wolną chwilę odpalam Wiesia, robiąc jak chociażby znaki zapytania. Nawet nie idąc w storyline. Jeszcze nie dotarłem do dodatków. Mam już chyba 60 godzin. Bawię się w kustomizację wyglądu Wiesia, w przeglądanie jego armoru i w to wszystko, co jest tam dostępne. Niestety, gra nie jest pozbawiona glitchy. Płotka dalej ma problemy. Zdarzało mi się, że byłem na rozstaju dróg i nie mogłem skręcić, załóżmy, w prawo, bo była niewidzialna ściana, której nie mogłem przebić koniem. Jest kilka glitchy, no, których nie da się chyba uniknąć produkcji gier, no ale to jest coś, z czym się chyba każdy z nas jako gracz liczy. Co boli w Wieśku, to jest to, że po tylu latach czekania, po tylu problemach w Next Genie, nie mówię o konsoli, nie mówię o komputerze, bo gram sobie z wygody i z przyjemności na konsoli, na PlayStation 5, że mamy tylko dwa mody dostępne. Jest mod 30 klatek z ray tracingiem. Więc albo macie zajebistą grafikę, ale animacja jest chujowa. Prawda jest taka, że jeśli człowiek się szybko przyzwyczaja, a jeśli człowiek się już przyzwyczai, to prawda jest taka, że po graniu w 60 klatkach, gdy się przełączycie na 30 klatek, to nie wiem jak piękny ten kurwa zachód słońca jest, to jednak animacja gry boli. Więc się przełączam na styl performance i ta grafika jest dalej fajna, ale jednak 60 klatek robi swoją robotę. I to jest coś właśnie, co mnie tak przysało. Nie mogę się od tej gry oderwać przez to, jak ona wygląda w 60 klatkach. Bolą tylko te dwie opcje. Bolą tym bardziej, że no, wiemy o tym, że CD Projekt ma troszeczkę, powiedzmy, na sumieniu i ma za co graczy wynagrodzić, no ale niestety tutaj nie poszli tak naprawdę, wydaje mi się, po swoich całkowitych umiejętnościach i możliwościach konsoli. Weźmy na Ratchet & Clank. Ratchet & Clank ma trzy opcje graficzne. Ma graficzną opcję 30 klatek z ray tracingiem, full ray tracing i tak dalej. Ma opcję performance w 60 klatkach, gdzie to naprawdę rewelacyjnie wygląda i grafika jest super. I ma też opcję w ray tracingu, gdzie macie 60 klatek, ray tracing jest troszeczkę ograniczony, ale w takich kluczowych momentach się odpala i macie grę w 60 klatkach na zajebistej grafice. W Wiedźminie mamy zajebisty performance 60 klatek, gdzie to wygląda świetnie, i ray tracing z chillową animacją przy 60 klatkach. No, słabo. To jest jedno z większych rozczarowań, jeśli chodzi o tę grę. Ale co nie zmienia faktu, że mnie przykleiło i nie mogę się odkleić. Dochodząc do kulminacyjnego momentu mojego odcinka i dlaczego porównuję Wiedźmina z Warcraftem, jako już z perspektywy taty gracza, to jest po prostu to, jak i kiedy mogę grać w daną grę. Na dwie gry bardzo mocno czekałem, bardzo długo chcę w nie bardzo mocno grać. W Warcraftie nie mam wbitego, mam wbity 70 level, ale jeszcze nie skończyłem wszystkiego. Plus z tej gry, albo jeszcze może minus, zależy jak na to patrzeć, jest to, że jest tam tyle roboty, że myślałem, że zajmę się altami, ale wygląda na to, że skupię się tylko i wyłącznie na moim mainie, ponieważ jest tam tyle do roboty, że nie wiem, czy się wyrobię przed następnym dodatkiem. A chciałbym zrobić wszystko, wszystkie side questy, wszystkie achievementy, może nie wszystkie achievementy, ale rozbudować profesję, wszystko co mogę zrobić realnie w moim życiu jako tata, to chciałbym tam zrobić. A z drugiej strony chciałbym zagrać w Wiedźmina, skończyć całą historię i poznać wszystko. Ale tutaj właśnie pojawia się ten problem jako gracz tata i problem z jakiego powodu robię to porównanie. Grając w Warcrafta mogę grać go tylko i wyłącznie wieczorami, kiedy moja rodzina już pójdzie spać i wtedy mogę w ciszy usiąść w tym moim malutkim gamingowym pokoju i oddać się grze w Warcrafta. Wtedy gra moich tylko w sumie dwóch kumpli, to też nie zawsze, więc gram sam i gram na chwileczkę. Jakąś partię czasu wolnego muszę poświęcić na sen, więc im dłużej gram, tym krócej śpię, więc czas i możliwość grania w Warcrafta mam ograniczone. Znowu Wiedźmina gram na dole w moim gaming roomie, w naszym living roomie, i Leoś, mój 2,5-latek, jest już na tyle rezolutny, że pozwala mi go w niego grać, a konsola pozwala ci zapauzować grę, więc każdą wolną chwilę, jaką spędzam w
domu nawet z moim synkiem i kiedy on na chwilę się bawi sam albo coś tam je sobie i ja piję kawę, to mi pozwala zagrać, więc większość czasu spędzam na dole z nim w domu i wtedy większość czasu gram w Wiedźmina. I to jest właśnie to. Pojawiły się dwie moje ukochane gry, w dwie gry chciałem grać, ale niestety jako tata jest to ograniczone i muszę wybierać co i kiedy. Wiedźmina gram większość czasu, bo mogę sobie pozwolić na to nawet przy moim synku. A Warcrafta wieczorem i krótko, bo za chwilę trzeba iść spać, a tu jeszcze trzeba na siłowni czasem pojechać. A jeszcze przecież jest Sea of Thieves, w które gram online z kumplami. Kończy się teraz sezon 8, więc też człowiek próbuje w te 4 godziny wieczorem wolnego czasu wepchnąć wszystko, co chciałby zrobić. I albo nie zrobisz nic, albo zrobisz coś jednego konkretnego. I tak to właśnie jest w życiu dorosłym. Więc moje drogie dziadki, zanim sięgniecie do sypialni i zdecydujecie sobie, że chcecie zostać rodzicem i zrobić sobie bobaseczka, to się 2 razy mocno zastanówcie. Wiadomo, każdy rodzic jest inny, każde dziecko jest inne. To są radości, których nie można porównywać. Ja kocham być ojcem, jest to ciężka praca, jest to najcięższa praca, jaką w życiu miałem. Nawet będąc w służbach specjalnych, Special Forces, nie było tak ciężko, gdy we mnie rzucono granatami, strzelano z armat. Ale jest. I prawda jest taka, że jestem z dziećmi, bawię się z dziećmi, to angażuję się na całego. To jest czas, którego nie można przeoczyć, bo się szybko kończy, dzieci dorastają i potem już nie będą chciały z wami mieć nic wspólnego. Więc jak jesteśmy razem, to się angażuję maksymalnie. A z tego względu maksymalnie redukuję czas na to, co kocham poza moimi dziećmi. Więc jak to mówią starzy górale, że życie to jest sztuka wyboru. I tutaj wybór między Warcraftem a Wiedźminem jest ciężki. Tak naprawdę nie potrafię wybrać. Wybieram tylko i wyłącznie ze względu na to, jaka gra jest dostępna dla mnie w tym danym momencie i że na konsoli jest mi o wiele łatwiej zagrać, bo mogę włączyć sobie pauzę, mogę sobie za chwileczkę zatrzymać, wyjść, zjeść, dać synkowi też jeść, pobawić się z nim chwilę i za chwilę wrócić do gry, czy uśnie, czy on się bawi. A w Warcraft naprawdę możesz grać tylko wieczorami, tak jak ja, bo nie ma sensu wchodzić na raid, jak masz tylko 5-10 minut, albo nie można zrobić pauzę. Raz mi się udało, grałem sobie, będąc sam w domu z kumplami, poszliśmy na jakiś dungeon, syn mi się obudził, musiałem szybko lecieć go utulić, do snu ukochać. Chłopaki grali, ciągnęli mnie przez ten raid, przez ten dungeon. Ludzie chcieli mnie wykopać i był vote to kick, ale moi kumple blokowali ten vote i udało mi się wskoczyć na ostatnich jeszcze 2 bossów i zrobić to. Nie jest to przyjemna rzecz, bo wiadomo, utrudniałem grę innym ludziom, no ale ja też chciałem pograć, a niestety synek potrzebował uśpienia. I tyle. Jestem ciekaw, jakie są wasze opinie, czy gracie w Wiedźmina Next Gena, cieszy was to na nowo tak jak mnie, czy tylko po prostu sobie odgrzewacie na szybkiego kotleta. Dla mnie nie tak wciągnęło, jakbym grał pierwsza. Jaka wasza jest opinia na temat Dragonflighta? Myślę, że wiem z ogólnych rzeczy dostępnych w internecie, z komentarzy, ale jestem ciekaw, co wy, ludzie, którzy mnie w tym momencie oglądacie, jeśli oglądacie, co wy myślicie na ten temat także. Pozdrawiam was serdecznie, zapraszam was do supportowania mojego kanału, jakiegoś suba, lajka, kciuczka, komentarz, nie pogniewam się, będzie mi bardzo miło. Trzymajcie się i do następnego razu. Live long and prosper.